Hej kochani, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trolla. Dzisiaj mam takie dwie fajne zdrabki dla was, jubileuszowe, z okazji 25-lecia takiego norweskiego lotto jakby. Tak, Norwegowie mają już 25 lat zdrabki, nie wiem ile lotto nasze polskie ma już, kiedy były wydawane, w którym roku pierwsze zdrabki, ale może ktoś wie i mi napisze w komentarzu. Także czekam na taką informację, bo jestem nawet ciekawy, które zdrabki są starsze, czy norweskie, czy polskie. Tak jak mówiłem, przygotowałem dla was takie dzisiaj dwie zdrabki. Jedna kosztuje 75 koron, czyli za dwie zapłaciłem 150, czyli około 70 zł. Na tej zdrabce mamy trzy gry. Jedna jest tutaj, musimy znaleźć jakiś symbol. Nie wiem jaki, zaraz sprawdzę tam z tyłu w legendzie. Tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty, no to tą kwotę wtedy wygramy. No i tutaj mamy moje szczęśliwe symbole, które musimy znaleźć tutaj. Jeżeli któryś z tych symboli znajdziemy, no to oczywiście przypisaną kwotę do tego symbolu wygramy. Proste, proste. I pamiętajcie, 18+. Czyli osoby niepełnoletnie nie powinny się w to bawić. Dobra. Legenda. Dwie premie w Norwegii po 2,5 miliona, 3 sztuki po 250 tysięcy, 8 po 25 i tak dalej. A jaki jest symbol, który muszę znaleźć? A symbol to jest, nie wiem czy widzicie, przybliżę wam troszkę. 25 or, czyli 25 lat. Oj, chyba nie mogę ostrości zobaczyć. Oddalę trochę. No, mniejsza. Musi być taki symbol 25. O, tak jak taki napis jak jest tu. Czyli 25 lat. No dobra. Nie przedłużamy. Zaczynamy po krótkim intro. Jako, że jestem w pracy, nie mam żadnej monety, ale mam śrubkę. Taki wkręt, który się używa do przykręcania na przykład jakiegoś drewna, jeśli to kogoś interesuje. Ja sobie będę taką śrubką dzisiaj drapał. Zacznę od tej zdrabki. Przybliżę tylko, żebyście lepiej widzieli. O, tyle powinno być ok. No i dobra, szukamy tutaj tego symbolu. 25, ale tu mam już, widzę od razu napis. O, powiem wam, że tą śrubką się tak nie do końca fajnie drapie. Chyba, że ta zdrabka ma taką tą warstwę ścierną, taką oporną, ale no dobra, jakoś idzie. Mam tutaj napis iniem premię, czyli nie ma wygranej. Przejdźmy do tej gry numer 2, 3, takie same kwoty muszę znaleźć tutaj. Mam tutaj tysiaka, 250, 5000. Oj, tutaj jest ten napis taki 25 lat. Taki muszę znaleźć razy 3 i wtedy wygrywam tą chyba główną wygraną, czyli 2,5 miliona koron, ależ to byłoby piękne. Mam dwa takie, mam 2 razy 1000 też i co tu będzie niżej? 75, 25 i 5000 po raz drugi. Czyli niestety ta gra też nam nic nie dała, co nam by poprawiło humor. Ok, przejdźmy do tej gry trzeciej i ostatniej, ale i największej na tej zdrabce. Teraz tak, symbole. Tutaj mamy jakąś chyba tęczę. O, ale to ciężko idzie tą śrubą. Nigdy więcej śrubką nie będę zdrapywał. Tutaj mam jakąś taką świeczuszkę. Tutaj jest tulipan. Monety. I chyba ostatniej to będzie diament. Ok. Dobra, doszukamy tych szczęśliwych symboli. Pierwszy symbol tutaj to takie śmieszne słoneczko. Drugi symbol, kartka walentynkowa, taka z serduszkiem. Trzeci symbol, prezent, gwiazdka, tak, i czwarty taki cukierek,
Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj mamy nutkę. Róża, jest róża. Taka czapeczka urodzinowa. Serduszko i takiego pana, który tańczy. I czy tutaj mam jeszcze trzecią? Tak, mam tutaj trzeci rządek. Czterolistna konieczynka. Balonik. Taka kokardka. Lodzik. I ostatnia, uwaga, uwaga, to skrzynia ze skarbem. Czyli chyba tutaj nic nie ma. Jeśli dobrze widziałem. Czyli pustak. Naj! Dlaczego? Okej, okay, ale mamy jeszcze drugą szansę, także przejdźmy do tej drugiej drapeczki. Może ta będzie bardziej szczęśliwa. Inien premier tu jest napisane, także tutaj nic nie wygrywamy. I tutaj szukamy trzech tych samych symboli. Kwot 25 tysięcy, 250 i 500. 25 po raz drugi, 75, 150. I czy coś tu będzie? 500 po raz drugi, 25 lat i ostatnia 25 lat. Ale dlaczego tylko razy 2, a nie razy 3? No szkoda. Może innym razem, nie dzisiaj. No chyba, że jeszcze tutaj nam się coś trafi. Uwaga, uwaga. Mamy monetki. Słoneczko. Skrzynia ze skarbem. Czapka. Taka urodzinowa i tulipana. No dobra. Mam nadzieję, że ładnie to widzicie. Ok, chyba dobrze widać. No to szukamy. Pierwszy symbol to gwiazdka, nie moja. Balonik, też nie mój. Czterolistna konieczynka, to jest też nie mój symbol. Prezent, też nie mój. I taki tańczący ludek, też nie mój. Czyli rządek pierwszy, niestety, nietrafiony. Idziemy pięterko niżej. Tęcza. Walentynkowa kartka. Nutka. Kokardka. I róża. Dlaczego róża, a nie tulipan na przykład? Trochę inny kwiatek. No ale dobra, idziemy dalej. Ostatni rządek. Mamy tutaj serduszko. Piękne serduszko. Diamencik. Też pięknie, ale to niestety nie moje symbole, obydwa. Lodzik. Cukierek. I ostatni symbol. Uwaga, uwaga. Czy coś tu będzie, czy dwa pustaki znowu? No dobra, sprawdźmy. Jest to świeczka, czyli niestety. Jest lipa. Czy ja bym na pewno? Czy nic tutaj nie ma takiego, co mi da uśmiech na twarzy? Nic, a nic? No nie, chyba nie. Dlaczego to się stało? O nie. Nie no, żartuję oczywiście. Po prostu ta śrubka to jest taka ślipa, chyba nie można drapać drapek śrubkami, bo śrubki nie są szczęśliwe. To musi być jakaś szczęśliwa moneta. Także dzisiaj niestety minusik. Także całkiem standardowo, jak to na moim kanale bywa. Ja Wam dzisiaj dziękuję i zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie już chyba będzie te rozstrzygnięcie tego pojedynku tych dwóch najdroższych zdrapek, które były, chyba to były dwa odcinki temu, a nieważne, ale zapraszam Was. Dziękuję Wam za
to, że dzisiaj byliście tutaj ze mną, trochę pooglądaliście, za miłe komentarze i oczywiście za łapki w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Heja!